Ktoś przyjechał do mnie. Ogr. Ogr? Ale ja. No, moje ogr. Idziemy zobaczyć? No, Maciej przyjechał. Przekręcam ten licznik, słuchajcie, żeby nie był tu, tylko po prostu, żeby wystawał mi trochę. Dlatego, że ja ci będę kładł na kierownicy, żebym nie zniszczył tego licznika. Ktoś przyjechał. Ja od razu wiedziałem, że ktoś przyjechał, tak? No, po pięknie słychać. Siema, Biking. Siema. Mogę cię nagrywać? Możesz, śmiało. Jest maszyna. Ciągnąłeś. Pogoda piękna, co? Co, no. Super. On nie wiedział, ja mu powiedziałem, że to jest silnik z Hayabuzy. No. Ci ja wiedziałem. Nie wiedziałeś, ja ci powiedziałem. Ja ci powiedziałem. Ja ci powiedziałem. Ja ci powiedziałem. To jest odwrotnie. Hayabuza ma z tego silnik. Aha, to było najpierw? Tak. To one takie stare te motory są? Od tak tylu lat robione? No. No Hayabuza, w których 90 latach. To jest jedyny motor dla mężczyzn, nie? Ale widziałem kobiety na nim. Też, no. No, no właśnie nie wiem dlaczego. To co, opalimy? No pal maszynę, pal! Licznik montujemy do tego. Do kłada. Oskar, przesiadka na... Chcę zobaczyć, bo wiesz, mówi taki motocykl dla mężczyzn. Zobaczymy, czy za duży nie będę. Wcale nie będzie za duży. Weźmiesz, żeby nie spadł? Ale większego nie ma. Ponoć jest kufel, który mnie namówił na niego. Powiedział, że to jest kufel... Ja się nie mieszczę. Co? Nie mieszczę. Mieścisz się. No, nogę mam pod bakiem, blokuje mnie, nie mogę wygiąć nogi. Rozumiesz? Tu. Mam za długą nogę i... A do tyłu się przesunę. Ale ty masz taki gabaryt jak ja, kurwa. Ile nie, no ja mam 2 metry. No ja mam 1,90 m, ile tam? 4? No to 6 cm plus długość nogi, różnica, bo możemy mieć inne proporcje ciała. Ale zobacz, no ja nie dam rady, bo tu jak bieg, to widzisz, tak muszę nogę mieć za bakiem, żeby wrzucać bieg. Ja już dupę mam do te... Nie, no chyba, że tak bym... No! Nie, no zobacz, nie da rady. Tu, widzisz, żeby wrzucić, to bym musiał... Nie, no tak jest fajny, duży, ale... Pozycja jest fajna, wyprostowana, ale jest nie, no. Dla mnie nie, za długie gwiry mam. Ja ci powiem, że mi przypasował strasznie, ja kurde... Nie, no ja mam trochę, nie, ten, ja mam trochę dłuższe nogi, wiesz? I to przez to, to Siemenski, fan. Fan przyjechał. Oliwier. Oliwier, siema Oliwier. Ja tutaj z Wonów to kiedyś pisałem. Czy kiedy? Pan, czy pan kiedyś wbije? No, stop się. Gdzie? No, ale... Tam co z kolegą, co pan miał wtedy, jechał gdzieś tam na żwirownię i wtedy samochodem. A, no na Godziembę jechaliśmy. No, tak. Bo teraz już mam prawko, nie? No. Wiesz, nie? Aha, nie prowadził, prowadził. I nie doprowadził. Tata też ogląda kanał? No tata to tam nie ma czasu zbytnio, ale dobrze, cieszę się, że chłopaki lubią, nie? Się interesują. A sobie jakiś wzór robisz? Zrobię sobie jakiś. Można obiec, zdjęcie. Można zdjęcie. Tata zrobi. Tu na tle tego? O, nie, tym bardziej. Motocykla? Maciek, nie pal. Raz, bo zdjęcie robimy. Może zejdźmy na bok. Dobrze, dobrze, no. Może być. No i superancko. Oj, będzie stary mu 2 żubry wisiał. Super, dziękujemy bardzo. Coś bym musiał ci dać, jakiś prezent, nie? O, no. Kalendarz, wlepki, plakaty nowe. Co tam będzie dzisiaj rządził? Sprzęt jakiś masz? Kłada, 125. O. A kupuje, tak. Niedługo kupujemy RF-a, 140. O, to jeszcze może od nas kupić, bo... Na razie zaczyna od Zoomiko, kurczę, aha. Nie? I tak zaczyna przygodę. Chiński. Przygoda, o, po komunii się zaczęła przygoda, nie? Aha. A kiedy zmiana sprzętu na MRF-ę? Gdzieś tak w połowie wiosny. No to od nas może kupicie, bo będziemy mieli handel tutaj MRF-ami. Tak? No i kładami. O, no i super. No. Ale jak gdzieś tak bardziej jakoś TTE, coś takiego. Jak? TTE. 160 TTE to jest. Aha. To jest takie coś w stylu 120, tylko że z silnikiem 140. Aha. Tutaj właśnie jak Kuba miał. Tylko 7. RC. C, nie, RC. Kuba miał 120 RC. No, ale mi chodzi, że tak jakby w wysokości, jak ten, no taka to, rama. No to wysokość jest 140, bo to rama jest 140, a silnik 120. No, jakoś tak. No, z rozrusznikiem czy bez? Bez. A potem jak dorośnie jeszcze na takiego? Chyba
Albo Suzuki. No, to jest chodzi. Bandit? Nie, to jest Viking. Silnik tak? Taki jak montują do Hayabuzy. No, to jest potwór. Nie wiem, czy tam bym chciał dożyć tego. Ja to później bandit. Ja jeżdżę, ale ja jeżdżę, tylko głowę, nie? Trzeba mieć do tego. Tak. No. I to wszystko. A jak już ma doświadczenie na kładzie, potem motocykl, to tamto. No dobra, nie. Ja jeszcze teraz u Janka, bo czy są te klepy nowe, bo w kalendarze też te stare wziąłem. Dobrze jest. Właśnie. O, tu jest Adamem? Tak. O, jak mu kłada wręczy liście. Pokaż. Tu jest kalendarz na ten rok. No. Gdzie są wlepy? O. Chyba w busie. No to, klucze do góry. Dobra jest, dobrze jest. O, myślę, że nam się udało spotkać. O kurde. A Oskara poznałeś? Tak, no. Tak? To ten wypadek tam był. Tak, tak. No. To jeszcze urwany zderzak jest. A oglądałeś dzisiaj film z siłowni? Dzisiaj nie jest. Ajej! To skomentuj go tam dobrze, bo my dopiero zaczynamy trenować. Nie no, zawodowcy poszli. Maciek, a ty też zawodowy jesteś na siłowni, nie? Zawodowiec? Nie, ja już nie. Dzięki bardzo. Dobrze, ja już jestem emeryt. Super, emeryt. To wyszło. Ale oddech jeszcze trzymam. Dziękujemy, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, nara. Hej, trzymaj się. Do widzenia. Maciej, nie masz takich śrubek? Trzech? Potrzebuję tak, do licznika? Co? Do licznika potrzebuję. Śrubki? Śrubki, no. Wykręcamy. No tu weźmiemy z tych paczek, te są dobre. Akurat chyba takie szósteczki by nam pasowały. No. To te z góry ci tylko weźmiemy. Albo tak na krzyż. Słuchaj, to mówisz, że parkour robisz, nie? No. A to tego nie nagrywaj. A nie nagrywaj ten. A tak robię. Normalnie chodziłeś? Naprawdę? No nie, ale zdałeś? No zdałem. Kiedy? No bo ja jeździć umiem. A kto to widział? Miesiąc temu. Co ty? A widział to ktoś? No mam na piśmie. Ty, ale wiosna jest u nas, ty, można jeździć. Można. Jazdy na takiej pogodzie? 25 listopada jako ostatni zdawałem. W najgorszym no pogodzie zdawał. Co? 2 miesiące temu. Ale dali mi, bo po miesiącu dali. Dali mu pana pojazdy. Miesiąc czekałem, za kwitem. Aha, no. No to a gdzie robiłeś, u kogo? Wiesz co? Nie wiem, jak to się nazywa. Na ducha. No. Ale możesz mówić. Kiedyś to miałeś 8 i elo na miasto, a teraz no, jakieś rurki, nie, jakieś 8, masz jakiś szybki slalom, no. Musisz 30 na godzinę. Wjechać i wyjeżdżając. Musisz mieć średnią 30, tak. Później masz omijanie przeszkody przy 50. No. No to takie kurde. No powiem ci, że mnie zmęczył chujek, nie? Tak? No. Ja się boję jednej rzeczy, że ja... Plac zrobiłem w sumie bezbłędnie, no. A później mnie woził, kurczę, chuj. Ile? Po mieście, nie? Ile dramat, nie? Z 40 minut. Co ty gadasz? To naprawko tyle na B się robiło. Na rondzie, no. Ja już mi skręt mówi, skręt, a w ogóle niemiły był. No. Kupiłem sobie dzień wcześniej no, bo bał się słuchawki ciebie. Jakieś, no. Takie super, nie? Bo no. Trzeba mieć słuchawki. Swoje? Tak, swoje. I no to kupiłem jakieś Panasonica Mega Hyper za 500. No. I one taki dźwięk miały, że jak gość mi mówił tak, w lewo, to mi to w środek głowy się wbijało, wkurwiał nie? Cię. Ale jak, jaki niesympatyczny. A mówiłeś dramat. Mi o tym, no. Dramat. Było. Ale zdałeś. Zdałem, no. Gratulacje jeszcze raz, to już 60. No.